Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już materiale z gry Ghost of Tsushima. I dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy przywdziani, tutaj przywdzialiśmy zbroję Tadayoriego, ponieważ stwierdziłem, że zbroja ta idealnie będzie pasować do zadania dla mistrza Ishikawy. W końcu się z nim spotykamy, znowu czas polowania na Tomoe, no i może dowiemy się w końcu, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Ale nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę, jak będzie się podobać. A my już lecimy do mistrza. Gdy byłem w twoim wieku, mawiano, że będę jak Tadayori Nagao. Jest pan naszym najlepszym łucznikiem. W żadnym razie. Ale jestem dobry. Jestem wdzięczny za twoje nauki. Byłem tak pochłonięty nauką, że nie pomyślałem o rodzinie. Tomoe miała mnie zastąpić. Jej zbrodnie nie mogłem jej wybaczyć. Mało kto by mógł. Liczył się tylko łuk. Wiodłem naprawdę niezwykłe życie, ale zabrał, co mi najbliższe. Rodzina jest ważniejsza. Senseju, nie stawaj się mną. Niech duch cię nie owładnie. Tomoe jest w Kamiagacie. Próbuję zebrać Mongołów i odzyskać reputację. Jeśli tu jest, znajdziemy ją. Zakończymy to. Raz na zawsze. Spróbujemy. Oczywiście. Tak więc co? Mamy wybrać się, tak? Jest w Kamiagacie. Ej, ale... Ale. Kamiagata, zaraz. To jest. Znaczy, chodzi ogólnie o ten obszar, owszem, o Kamiagatę tutaj, ale. To co, nie mamy iść nigdzie? Mistrzu, myślałem, że ruszymy gdzieś razem, czy coś. Nie wiem, dziwnie się czuję. Myślałem, że to jest jakiś, wiecie, początek czegoś większego. Zobaczmy, tutaj przyjaciel mimowoli. O, teraz śledzimy dopiero ten obszar. Co jest? Dlaczego mi tego nie pokazało od razu? Dziwne. Bardzo dziwne. Dobrze, chodźmy do tej warzelni. Z niej, znacznie szybciej się tam dostaniemy. Ale masakra, myślałem nagle, że wiecie, takie jest w Kamiagacie. Jest gdzieś tutaj, nie wiadomo, w wielkim obszarze. Po prostu znajdą. Nie, no dobra, na szczęście mamy mniej więcej obszar poszukiwań już dostępny. Zatrute strzałki, o tak, zatrute strzałki przydadzą się. Dobra, widzę wysokie wzniesienie i niestety, nasz drogi wierzchowcu, nie będziesz nam tutaj potrzebny. Ej, co jest? Przecież tu się da wspinać. Oczywiście, że się da, dobra. Dawaj tędy. No jeszcze, prawdę mówiąc, w tym stroju, przebraniu łucznika to jeszcze za dużo nie chodziłem. Ale dobrze, i na to musiał przyjść kiedyś czas, prawda? Dobra, co my tu mamy? Ile jeszcze metrów? Ale widzę kolejną skałkę, cudownie. Przyłącz się do polowania Ishikawy na Tomoe we wschodnim Yogaku. Wschodnie Yogaku, no dobrze, dobrze, spróbujemy, tylko... Tylko znajdźmy sposób, żeby dostać się nieco wyżej. Dobra, tu udało się to jakoś obejść. No nie powiem, takie duże tutaj te pagórki są. Nie ma łatwo. No dobra, spokojnie, spokojnie. Gdzie idziemy? Chata traperki. Jaka chata traperki? Ja tutaj... A! Jest jakaś chata. Co prawda to nie jest to miejsce, którego poszukujemy, ale może znajdziemy tutaj coś cennego. Któż to wie? Któż to wie? Nigdy nie znane są rzeczy, które są do znalezienia w takich miejscach. Dobra, tam jakieś zapasy, ale wiecie, zapasy to my już wszystkie mieliśmy. Już mamy, właśnie, w sumie, zbieranie zapasów w tym momencie. No takie trochę średnie teraz. No dobra, gdzie dalej? 80 metrów w tym kierunku. W sumie to ja tak szybko, wiecie, zebrałem wszystkie ulepszenia, bo miałem talizman specjalny do tego, to nie wzięło się znikąd. W ogóle śmieszne jest co to, tam że... Jest?
że mistrz Ishikawa wspomniał o Tadayorim, że miał być taki jak ona, my gadamy z nim w jego zbroi. To było dobre. Ej, co tu się stało? Czy to martwi Mongołowie? Chyba tak. To mógł go zniszczyć. Spalony wóz, płonące strzały? Płonące strzały, mówisz? W plecy. To była zasadzka. Czyżby mistrz Ishikawa? Czy to on? Martwy koń, niestety. Dobra, musimy jeszcze czemuś się przyjrzeć, ale tak właściwie czemu? Mam szukać zdemolowany konwój, ale... Ale nie widzę tutaj już absolutnie niczego. Czemu mógłbym się tak, wiecie, dokładnie przyglądać? O, tutaj! Japońskie strzały. Ludzie pana Shimury? To dzieło japońskich łuczników, całej grupy. Jeśli to nie sensei Ishikawa... Proszę, wybacz mi, panie. To nierozsądne tak się skradać. Jesteś z tym, który zabił Mongołów, tak? To też samuraj. Starszy. Łucznik. Sensei Ishikawa. Gdzie on jest? Mówił, że wróci do mojej chaty za dzień lub dwa. Do ciebie? Mam strawę. Ogień. Zdaje się, że miał jakąś pilną sprawę. Możliwe, że wpadł na trop Tomoe. Gdzie twój dom? Niedaleko. Ale idzie śnieżyca, a muszę jeszcze sprawdzić sidła. Potem tam pójdziemy. Dobrze, pójdę z tobą. Jak się nazywasz? Matsu, panie. No ja to w jej domu chyba już byłem, mam takie wrażenie. Przyjaciele mimowoli. Bo to jest chyba ta traperka, o której... chatce mowa było, co nie? No dobrze, sprawdzić masz sidła. Co dokładnie powiedział sensei Ishikawa? Nic więcej, panie. Nie był zbyt przyjazny. Brzmi jak on. No, brzmi jak on, to nigdy prawda. Nie rozmawiałam z prawdziwym samurajem. Wojna zbliża do siebie ludzi. Mam okazję zadać jakieś dobre pytanie. Nie zmarnuj jej. Jakie to uczucie decydować o czyimś życiu i śmierci? To jest ciężkie brzemię. Ale skrycie ci się to podoba. Musiałbym być potworem. Spodziewałam się usłyszeć co innego. No widzisz, nie odczuwamy jakiejś radości, tylko tam, z zabijania. Jedno z moich sideł. Sprawdź je szybko. Chcę złapać Ishikawę. Dokładnie, sprawdź szybko sidło, zobacz co i jak. Czy coś się złapało? Może jakiś królik, lis? Coś w tym stylu. Chociaż lis to lepiej nie, bo tutaj święty. Puste. Muszę je nastawić. Polowanie jest skuteczniejsze. Nie mogłabym polować. To obrzydliwe. Spróbuj innej przynęty. Zawsze używam tej samej. Czyli jakiej? Iluzji, że mają okazję. W tym leży problem. To działa tylko na mężczyzn. Tędy. Dobre. Panie. Dobre, dobre, ale... Co ona tam nic nie zostawia tak właściwie? I liczy na to, że coś nie tam łatwo wpadnie. Łatwo tu przeżyć. Wszędzie jest ciężko. Uciekłam na północ przed Mongołami. Sama? Rodzice umarli, kiedy byłam mała. Jestem zdana na siebie. Ale pańska rodzina musi być ważna. Moim wujem jest pan Shimura. Chwila. To o tobie krążą opowieści. Jesteś duchem, ale nie masz 3 metrów ani oczu demona. Nie, ale opowieści niepokoją wrogów. Więc to wszystko plotki i wyolbrzymienia? Walcząc z Mongołami, robiłem rzeczy, których nie zrobiłbym wcześniej. Jak my wszyscy. Podobają mi się te plotki. 3 metry i demoniczne oczy. Ciekawe. No dobrze, gdzie ty masz te sidła, powiedz mi? Kolejne. Gdzie one są? Bo ja tutaj na razie nic nie widzę. Gdzieś patrz, nas prowadzi... O! Kradną mi zwierzynę! Przegoń ich, panie! Proszę! Poczekaj. Są zagłodzeni. Ej! No ciekawe, jak zareagują. Panie, nie rób tam krzywdy! To nie wasze. Wybacz. To tylko wiewiórka.
Od kilku dni jemy jedynie trawę i korę drzew. Zabierajcie się z tym. Dzięki ci, panie. Dałeś im uciec. Z kolacją. Byli głodni i niegroźni. Nie zachowujesz się jak duch z opowieści. Nie wszystkie są prawdziwe. Zaraz zacznie się śnieżyca. Ile pułapek zostało? Tylko jedna. Jest nieco dalej. No pozostaje nam iść. A co ona myślała, że za wiewiórkę ich wszystkich pozabijamy, co nie? Tak, tak chyba sobie myślała. No nie, no sorry. Sorry, ale nie dzisiaj. Chociaż nie za takie rzeczy zabijaliśmy. Nikt nie uwierzy, że z tobą mówiłam. Jak to jest być duchem? Nie ma tak, że dobrze czy niedobrze. Dobra, nie. Opowieści opowieściami, ale nie przeżyłbym, gdyby nie sojusznicy i przyjaciele. Tylko tak mówisz. Zawdzięczam życie wielu innym. Od pani klanu Adacich po złodziejkę. Nie ma ich w opowieściach, ale wiele im zawdzięczam. Dokładnie. To prawda. Powinniśmy wracać. Nie chcę minąć się z sensejem. Ostatnia pułapka jest już niedaleko, panie. No dobrze. Gdyby na przykład nie Juna, to już byśmy dwukrotnie byli martwi na pewno. Niestety. Albo nawet trzykrotnie. No ogólnie wiele razy. O, dobra, jesteśmy. Już widzę. Obyśmy nie musieli głodować. No ciekawe, czy pusta. Coś patrz tam jest. Tylko. Obiad! Masz coś? Może jednak zjemy jak cywilizowani ludzie. Co tam jest? Nasz kraj. Bez wojen, wrogów. Szansa na nowe życie. Powiedzmy, że tam dotrzesz. Co dalej? W Kyoto otworzę gospodę. Kupię sobie shamisen. Będę gościć niekończące się tłumy cudownych ludzi, aż ogołocę ich z pieniędzy. W Kyoto będzie się działo. Pada coraz bardziej. Chodźmy. Może twój sensei będzie na nas czekał. Może będzie, może nie będzie. Nie wiadomo. Spotkaliśmy na pewno ciekawą osobę, ale... Ale kim ona tak właściwie jest? Co jeszcze będzie z nią związanego? Mam nadzieję, że nic jej się nie stanie. Z tego, co robi tam, wiecie. Jest coraz gorzej. Trzymaj się ciekała, mnie. Jeszcze trochę. Że nie wróci z Mongołami. Jeden koń. Co mówiłeś? Nieważne. Jedź dalej. Właśnie, nieważne, nieważne. Po prostu jedź. Ojej, tutaj kolejny powieszony. No nie wygląda to zbyt ładnie. Jakby na to nie patrzeć, niestety. Dobrze, prowadź mnie proszę. Daleko jeszcze do tej twojej chatki. O, więcej zatrutych strzałek. Tylko nie wiem, ile mogę ich zebrać tak na... O, właśnie. Już nie mogę. Mongołowie są blisko domu. Zajmę dobra. Się nimi. Ukryj się. Oczywiście, że się nimi zajmę. Dawaj, jeden. Pięknie. Oj, nie trafiony tym razem. Dobra, ten już troszkę lepiej. No w końcu nie po to mam, wiecie, tą zdolność, żeby z niej teraz nie korzystać. Dobra, dawaj spowolnienie czasu. Pięknie. Dobra, no to chyba wszyscy. A jednak nie. Dobra, dawaj jeszcze raz. Pięknie, dobra, teraz to już na pewno wszyscy. Nic dziwnego, że krążą o tobie legendy. Gdzie twój dom? Niedaleko. Chodźmy. No właśnie, widzicie, legendy nie wzięły się absolutnie znikąd. Nie ma tak. Już postarałem się, a trzeba częściej korzystać z tego spowolnienia czasu, bo naprawdę robi robotę. No dobra, prowadź do tej swojej chatki. I oby mistrz tam już był i na nas czekał. Na razie tej chatki nie widzę, ale rzeczywiście pada coraz mocniej. Tutaj zaczyna nam się taka trochę już śnieżyca. O, dobra. Tak, to jest ta chatka, no a jakże. Wybacz, ale jak coś to zabrałem. Jesteśmy. Zapasy, które tam były. Chodźmy do środka. Mam nadzieję, że się nie obrazi z tego powodu. Oby. Jesteś miły jak na ducha. Ale to, jak ich zabiłeś... Dla Tsushimy zrobię, co trzeba. Ty i ja jesteśmy silni. Nosimy w sobie mrok. Dzięki temu wciąż żyjemy. Sensei Ishikawa też tak powiedział. Ale w twoich ustach brzmi to naturalniej. Tomoe. Zawsze mi powtarzał,
że nie doceniam przeciwników. Nie mam strzały w plecach. Dlaczego? Odwrócili się ode mnie. Po tym, jak nauczyłaś ich zabijać naszych. Chciałam to naprawić. Ale wszystkich nie zabiję. Nie sama. Potrzebujesz mnie. I Senseja. Lecz my nie potrzebujemy ciebie. Wiem, gdzie zaatakują. Możemy na nich napaść. Wy zwyciężycie. A ja się zemszczę. Pomówię z Senseiem Ishikawą. Jin. Zostań tu na noc. Nie, Tomoe. Nie mogę. O kurde, tak przez chwilę miałem taką rozkminę, że to może ona. Wcześniej się jakoś jej bardzo nie przyjrzeliśmy. A jednak to ona. Dobrze. Mamy pewność, ale jak zareaguje na to wszystko Sensei Ishikawa, kiedy dowie się, że mieliśmy szansę zabić Tomoe i tego nie zrobiliśmy, ale ona nam też nie wbiła strzały w plecy. Więc no właśnie, jak to się potoczy. Ciekaw jestem. No ale dobra, na razie ciężka rozmowa z mistrzem. Gdzie on na nas czeka? W środku, tak? A nie, jednak tutaj. Ogrzewa się. Sakai, jakieś wieści? Coś w tym stylu. Byłem u Tomoe. Jest na północy. Mongołowie ją zdradzili. Skoro ją widziałeś, dlaczego jeszcze żyje? Jej łucznicy szykują się do ataku. Chcę, żebyśmy ich pokonali. Potrzebuję naszych głów, żeby ich kupić. Ona mogła mnie zabić, a żyje. Ufanie Tomoe nigdy nie wychodzi na dobre. Nie ufam jej. Ale jest nam potrzebna. A ona potrzebuje nas. Popełnia błąd. Skończmy z tym. Skończyć z Tomoe, mówisz? Przyjaciele, mimo woli. No, czyli obstawiam, że możemy zaraz zacząć kolejne zadanie związane z Tomoe. Jeżeli tak, z chęcią się tym zajmę. Ciekaw jestem, jak to się wszystko potoczy. Ukryty wąż, barwnik do krótkiego łuku. O, no proszę. Wieczny spoczynek, nazwa kolejnej misji. Oj, ciekawa. I czy ona jest dostępna też... też tutaj? A może nie? Czekajcie, zaraz to zobaczymy. Wieczny spoczynek. Wow! Tu jest dostępna. Serio? Musimy wrócić na drugą część wyspy. No proszę. A to zaskakujące. No dobra, myślę, że najszybciej będzie, jak się udamy może do tej lisiej nory. Tak też zróbmy. No spodziewałem się, że raczej w tych terenach tutaj będzie się to wszystko działo, a mała niespodzianka jednak. No dobra, zobaczymy. Ile metrów? 180. Dobra, daleko nie jest, ale wezwijmy konia. Czy ty jesteś koniu? Koniu! Ej, gdzie jest ten koń? Nie wiem, czy ja ślep... A, tu w krzakach żeś siedział, dobra. Dobra. Masz szczęście, że się jednak pojawiłeś, że jednak się zjawiłeś w ostatniej chwili. No dobra. W tamtym miejscu czeka na nas mistrz przy granicy Umugi. Chyba tak. O, chyba go tam nawet widziałem. Dokładnie. Dobra, pogadajmy. Sakai! Jakieś wieści od Tomoe? Spotkamy się we trójkę. Wtedy zdradzi plan ataku jej łuczników. Myślisz, że powie prawdę? Zobaczymy. I Sakai, nie będzie miejsca na błędy. Przygotowałem się, senseju. Chodźmy. No ciekawe. Wieczny spoczynek. Spotkajmy się z nią. Jej łucznicy. Atak. Dokąd zmierzamy? Bardzo niebezpieczne. Na północ od Zatoki Umugi. Prosiła nas o spotkanie w starej szulerni. To dobre miejsce na zasadzkę. Mamy przewagę. Mongołowie zwrócili się przeciw niej. Jest zdesperowana. Zdesperowani wrogowie są groźni. Bo są nieprzewidywalni.
ale Tomoe ma dwa wyjścia. Prosić nas o pomoc albo nas zdradzić. Spędziłeś z nią trochę czasu. Co sądzisz? Może pomóc nam pozbyć się jej łuczników. Warto zaryzykować. Ryzykujesz własne życie. Mogła mnie zabić w Dziogaku. Straciłaby mnie. Teraz dostanie nas obu. Jeśli nas nie napadnie, wysłuchamy jej. Jeśli faktycznie planują atak, pomożemy jej. Potem się nią zajmiemy. Zdradziła ojczyznę. Odpowie za to. No nie można o tym zapominać. Co by nie zrobiła, to prawda. Mistrz ma rację. Zdradziła ojczyznę, przymierzyła się z Mongołami, zabijała niewinnych. Co powiesz, kiedy ją zobaczysz? Nie mam jej nic do powiedzenia. Jesteś tego pewien? Nie rozmawialiście, odkąd dołączyła do wroga. Czas rozmowy minął, kiedy zwróciła się przeciw mnie. Jak widać, mistrz nie myśli ani przez chwilę, żeby cokolwiek tutaj negocjować. No dobrze, zobaczymy. Spotkanie po latach, prawda? Dobra, prowadź, mistrzu. Zakradnij się do szulerni. No, zobaczymy, czy to na pewno nie jest jakaś pułapka już tam. W sumie nigdy nie wiadomo. Nie wychylaj się. Mogą tu być ukryci łucznicy. Jasne, jasne. Ukryci łucznicy, mówisz ogólnie wypatrywać ich, tak? Na razie nasłuchując jednak nikogo nie spotykamy, nikogo nie widzimy. To szulernia. Nie ma Mongołów. Albo się ukryli. Stój. Występ po prawej. Ukryję się tam. A ty... Gdybym chciała was zabić, już byście nie żyli. Cholera. Chodźcie tu. My już tu kiedyś byliśmy. To było miejsce, w którym ukrywał się ten koleś. Nie ma mowy. Właśnie, nie ma mowy. Nie pozwolę, żeby to się źle skończyło. A różnie to się może skończyć. W ogóle strzały. Dobra, bierzemy. Strzały mogą się przydać. Dobra, chodźmy. Pogadajmy. W końcu. Senseju. Jin? Zawsze taka pewna siebie. Tego akurat nie musiałeś mnie uczyć. Twoi łucznicy planują atak. Gdzie i kiedy? W Umugi. Lada chwila. A ty tutaj? Han mnie zdradził, więc zabiorę mu łuczników. A jeśli ci nie pomożemy, zrównają Umugi z ziemią. Nie wierzę ci. Poczekaj. To się przekonasz. Niech to... Wytropili mnie! Niech cię Tomoe! Przetrwaj zasadzkę Mongołów. Chciałbym. Mam nadzieję, że się uda. O kurde! No jest was tutaj trochę, bez wątpienia. No dawaj, zapalające. Dobra, w ogóle to najpierw spróbujmy trochę tego. Dobra. Cięcie, świetnie. Nie zdradziła nas zaraz. No właśnie. Widzisz, że nie współpracują raczej ze sobą. Dobra, załatwione, świetnie. O, kolejni. Podpalamy ich z dystansu od razu. Świetnie. Na szczęście działa, chociaż niestety strzał do, wiecie, tego długiego łuku niestety nie mam. A przydałyby się zdecydowanie. Dobra, jeszcze jeden. Jak się zląkł nagle. Dobra, załatwione. O, dobra, spokojnie. Dobra, dawaj kolejnego. Dobra, jeszcze jedną strzałę. Dobra, załatwiony chyba. Tak jest. Ilu jeszcze i w ogóle? O, właśnie, podnośmy strzały cały czas. Dobra, ten jeszcze żyje? A ty żyjesz jeszcze. No, rozprawcie się, pięknie. Dobra, możemy rozmówić się już z Tomoe. Tylko najpierw może rzeczywiście popodnośmy wszystko. To nie była pułapka. Jak widać, mistrz absolutnie jej nie wierzy. No zresztą zaraz dowiemy się, czy słusznie. Zamieńmy słówko. Walczyła z Mongołami, senseju. Oszukała nas! Uśpiła czujność! Jeśli zechce przeszyć cię strzałą, i tak nie zdołasz mnie powstrzymać. Dość! Możliwe, że atakują Zatokę Umugi. Ruszajmy. Dobrze. Ale jeśli to Moe, choćby krzywo na nas spojrzy, trafi do piachu. Chodźcie. Tędy. No właśnie. No, zobaczymy. Tomoe lepiej tam nie rób głupich min. Nie odwróci biegu czasu, Tomoe. Zmusili mnie, żebym ich uczyła. A zmusili cię, byś zabijała swoich w forcie Nakayama? Torturowano ich.
Dałam im szybką, bezbolesną śmierć. I zachowałam życie. Hmm. Zrobiłam tylko to, co musiałam. No w sumie to ma sens. Tak to by zginęli w męczarni. Zajmę się nimi. A ona skróciła ich męki, prawda? O nie, jak? No nie, jeszcze mnie zatruli. Kurczę, a już chciałem do nich podejść i wykorzystać nasze sztuczki. Dobra, dawaj im to, dawaj troszeczkę ich tutaj popodpalamy, pięknie. O nie, znowu mnie zatruli. Nie no, już przestańcie mnie ciągle zatruwać. Co za dziady. Dobra, no, nie, weź go już, pociachaj rasa dobrze. Dobra, wszyscy? Nie no, tam oczywiście jeden. O, come on, ja go dobiję. O, pięknie, udało się. Dobra, dołączmy dalej, w ogóle muszę zmienić na łuk, bo coś mi się tutaj pozmieniało na te zatrute strzałki. Na strzałki przyjdzie pora, ale może nie dziś. Jeśli łucznicy Tomoe nas dostrzegą, będą w pogotowiu. Racja. Lepiej unikać dróg. Przejdźmy przez pole. Okej. Okay. No to ma sens. Tutaj rzeczywiście idzie się ukryć. Twoi mnie zaatakowali. Wytropiliśmy ich. Kazałam im was unikać. Miałam wiele miejsc na obóz. Cieszę się, że zignorowali twoje rozkazy. Straciłam panowanie. Przestałam się liczyć jeszcze w kusi. Odebrali mi dowodzenie. Więcej wrogów. Dużo więcej. Dużo... Wow! Dobra, ja nie mam długich strzał. Cudownie. No jak na złość normalnie. Dobra, będę strzelać z tego, co... Słuchajcie, posiadam przeklęci. Też dobrze celują. Widać, że wyuczyła ich nie najgorzej, co nie? Dobra. Pięknie. Cięcie dobre. Kolejne, dawaj. Dobra, coś dobrego, coś skutecznego. Dajcie mi kunaje. Dobra, jak nie strzałami, to kunajami ich się wyeliminuje. Pięknie, załatwieni. Ktoś jeszcze? No tam daleko. Dobra, załatwiony. I załatwiony. Zmierz jak Sensei Ishikawa. Drzewa na końcu pola. Tam możemy odpocząć w ukryciu. Odpoczywać? Po co? Mówisz, że straciłeś posłuch u wroga w kusi. Ale pewna kobieta cię tam widziała. Spaliłaś ją żywcem. Nie zrobiłam tego. Nie użyłaś łuku. Wyszkoliłaś zabójców. Za moją namową. Zwykle oszczędzali ludzi, zamiast ich zabijać. No powiem wam, przy najnowszych informacjach to Tomoe nie wychodzi wcale na taką złą, za jaką ją mieliśmy. Nawet ja kiedyś powiedziałem, że jak ją spotkamy, to ją zabijemy, a teraz chyba bym zmienił zdanie. Sporo tu Mongołów. Szukają mnie, ależ są uparci. Nie mogłaś wspomnieć wcześniej? Wspominam teraz. Poczekamy do zapadnięcia zmroku. Wykorzystamy ciemności. Nie zaatakują wcześniej zatoki? Nie. Rozstawią łuczników. Odetną drogi ucieczki. Zaplanują rzeź. Odpocznijcie. Stanę na straży. Żeby tak jeszcze co powiedziała, dlaczego zdradziła tak właściwie? Co się stało tak Tomoe, dokładnie? Sensei i ja pójdziemy za tobą. Żebyś wbił mi nóż w plecy? Jeśli Mongołowie cię dostrzegą, ukryjemy się i zaskoczymy ich. Chodźmy. Bądźcie blisko. Nie spuszczaj jej z oczu, Sakai. Wszystko słyszę, Sensei. Dobrze. Dobra, mamy być niezauważeni. No rzeczywiście, w ciemnościach tak za bardzo nas nie widać. Przed nami Mongołowie. Jin, zajmij się jednym, a ja drugim. Zabij jednego z mongolskich strażników. Dobra. Obejdziemy gościa. No mógłbym to zrobić za pomocą strzały. Ale wyeliminujmy go za pomocą ostrza. O, ona sobie poradziła naprawdę nieźle. Bardzo dobrze. Mają posiłki. Ukryć się. No nie, znowu posiłki? Kogo oni tu jeszcze wezwą? Kurde, zaraz nas podeptają. To jest najgorsze. No, są blisko. Na twój znak, Sakai. Postaraj się nie chybić. Zabij jednego z Mongołów w obozie. Dobra, zginie ten tutaj. Jedna strzała, jedna śmierć. Ostatniego powaliłeś krążącym sokołem, Sensei. Zauważyłaś. Też zmieniłaś formę. Prawą rękę przesuwam w dół. Wypuszczając strzałę... O, no, to ciekawe.
Gadają sobie jak starzy znajomi teraz, no nie wierzę. No nie wierzę. No proszę teraz. A, dobra. Zobaczymy jak to się skończy. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Jeśli wdamy się w walkę, ostrzeżemy twoich łuczników. Zaczną atak, zanim dotrzemy. Nie ryzykujmy. Jak myślisz, Sakai? Za mną. Trzymajcie się blisko. No dobra, nie daj się zobaczyć Mongołom, znajdź drogę przez grzęzawisko. No jest ich tutaj wyjątkowo wielu. Nie przeczę i ukrywanie się przed nimi też łatwe nie będzie. No dobra, nie będę ich atakował, słuchajcie, bo eliminacja, nie wiem czy dobrze by się akurat dla nas zakończyła. Kurczę, nie nie odwracaj się, kolego. No dobra, tak naprawdę powiem szczerze, że jest trochę nieciekawie. Ej, ten nas nie zobaczy? Jakoś tak podchodzimy. Dobra. No nie, znowu ktoś tam z od tyłu mnie zobaczył. Nie dojrzysz mnie, schowaj się. Schowaj się za tą skałką. Wow, dobra. Jakoś się udało. No ja nie wiem, czy mogę ich eliminować, czy nie. No najlepiej to bym pozabijał paru z nich i miał trochę łatwiejsze sposoby na przejście. Ale okej, dobrze idziemy. 90 metrów. Nie, znowu gdzieś mnie tam widzi. Dobra, spokojnie. Weszliśmy w wysoką trawę i jest bezpiecznie. Dobra, udało się jakoś. Moi łucznicy. Kiedy zaatakujemy, cofną się do miasta i tam będą przed nami bronić. Zginą niewinni. Widzicie beczki na wozach? Okrążę je. Jedna płonąca strzała. Kiedy strzelisz, rzucą się na ciebie. Jeśli zostaniesz przy drzewach... Mogę chybić. Muszę się zbliżyć. Pozwólcie mi naprawić szkody. Idź. Ufasz jej? Ufam, że pragnie zemsty, a to już coś. Zaczekaj, aż Tomoe zajmie pozycję. Dobrze. W ten sposób ciągle nas wyprzedza. Byłeś dobrym nauczycielem. Wiem. Uwaga. Wow. Dobra, pomożemy. O, dawaj ich wszystkich, jazda z nimi. Dobra, a wy co? Myślicie, że macie szansę? Jak jest tu dużo? Dobra, naprawdę sporo. Ale spokojnie, mamy dużo kunai, wiele wszystkiego. Musi się udać. Dobra, dawaj teraz, kunaje. Na każdego po jednym. Dobra, coś więcej na tego kolegę. Świetnie, leżysz. Nie jest wcale was tak wielu, kiedy mamy dobry sposób walki. Wow, ten jak mnie tutaj nieźle załatwił. Dobra. I ostatni. Chyba ostatni, prawda? Tak jest. Poszło sprawnie. Było ich wielu, ale nasz plan zadziałał w 100% absolutnie. Super. Porozmawiaj z Ishikawą. Zróbmy tak. Nieźle, Sakai. Gdzie Tomoe? Nie wiem. Jest ranna? Tomoe! Pod koniec walki zauważyłem ją przy tym łuku. Tam. Prowadzi do zatoki Umugi. Jeśli Mongołowie wycofali się tamtędy... Mogła ruszyć w pogoń. Dogoń Tomoe, dobrze. Spróbujemy. Tomoe wie, że zabicie łuczników niczego nie zmieni. Chodziło jej o zemstę. Tylko o to? Walczyła u naszego boku. Będziemy o tym pamiętać, kiedy pokonamy wroga. Zapomnij o Mongołach. Czego szuka w zatoce Umugi? Są tam tylko złodzieje, zbiry. Cholera. Przemytnicy. A, chce się wydostać z wyspy. A więc o to jej chodzi. No tak, wspominała nam, że chciałaby rozpocząć nowe życie. Tak, panie? Biegła tędy kobieta? Wojowniczka. Zmierzała na plażę. Mhm. Dobra, którędy? Dobrze biegnę? Chyba tak, nie pozwól to moje uciec z wyspy. Dobra, w którą stronę? Dobrze biegniemy? Tam jest... Pomogła ocalić Umugi. Mongołowie ją ścigali, a my umożliwiliśmy jej bezpieczną ucieczkę z wyspy. Czekajcie, zobaczę czy dobrze zmierzam, na plaży, zawsze no chyba dobrze. Zawsze o krok w tyle. Nadal, żeby ją
Okej, w tym kierunku, dobra. Za mistrzem. Mistrzu, czekaj. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy udaje się uciec? Czy udaje się... uciec przed odpowiedzialnością? Zaraz się dowiemy. Na tych trzęsawiskach już kiedyś byłem. Spotkałem niedawno bandytów nawet, albo to chyba nie ci, co ostatnio. Czekaj. Sensei Ishikawa, surowo się ocenialiśmy. Budda naucza jednak, że największy wróg może być nauczycielem. Jestem wdzięczna za twą naukę i za ostatnią walkę u twego boku. Byłam twą uczennicą. Miałam stać się córką. Ale droga łuku to dla mnie przeszłość. Co mnie czeka? Jestem strzałą. Mknę jak wiatr. Kto wie, dokąd mnie zawiedzie? To koniec. Może jednak dotrze do Kyoto. Gdyby była kimś innym, nie uwierzyłbym w to. Mamy wojnę do dokończenia. Dom do odbudowania. Nie dam już w życiu żadnej lekcji. Poza jedną. Obiecaj, że nie powtórzysz moich błędów. Obiecuję, senseju. Ciekawie, bardzo ciekawie kończy się ta historia. Nieugięty ucznik, wieczny spoczynek. Wiecie co? Cieszę się, że Tomoa jednak dała radę uciec. Cieszę się, że mistrz Ishikawa jednak nie oddał tego strzału, nie zabił jej. Talizman walki, zniszczona maska Tomoe. Należała do legendarnej uczniczki kiedyś wroga, ale to już przeszłość. Nocny rekin, barwnik do krótkiego łuku. Nie rozklejaj się, Sakai. Spróbuję, mistrzu, spróbuję. Cieszę się, że wróciłem w te tereny. W sumie niedawno tutaj byliśmy. No nieźle. Teraz, jako że mamy jeszcze chwilę czasu, to zaraz tutaj byłaś... A, tu jest wioska Omi. Wiecie co? Udamy się do wioski Omi. Zobaczymy, co tam jest. Co to za znaki zapytania, bo naprawdę jestem ciekaw tego. Zanim ruszymy znowu w te śnieżne obszary. Dobra, gdzie i ile? 300 metrów, ale bardziej w tamtą stronę, dobra. Może to znowu jakieś gorące źródła, czy coś w tym stylu? No, zaraz zobaczymy. Na razie jednak przejść obszar wioski Omi, tak dobrze nam znanej. Dobra, też musimy jechać w kierunku wybrzeża. Zobaczymy, co tam tak właściwie jest. Chociaż w sumie dawno nie mieliśmy żadnego haiku. Może w końcu haiku do napisania. No zobaczymy. Zobaczy się. No gdzieś tam. A jednak Lisianora. Tym razem znowu. Dobra, liseł, prowadź więc. No, come on. Liseł jakiś zagubiony dzisiaj. Sam do końca nie wie, gdzie by chciał iść. Dobra, no to tak już typowo na wybrzeżu. Ostatnio na tych wzgórzach na wybrzeżu często możemy znaleźć jakieś kapliczki Inari. Tutaj, dobrze. Tak, troszkę niżej, okej. Dobra, prowadź lisie. Wyżej czy... nie, cały czas musimy kierować się na dół. Jejku, w tej gęstej trawie to ten lis czasami... wręcz znika, słuchajcie. Ej, gdzie on jest? No właśnie mówię, wręcz znika, po czym nagle naprawdę znika. Dobra, już cię widzę, prowadź liseł. A jednak na szczęście, kiedy nasłuchujemy, to coś widzimy. Ej, czy tam są słomiane kapelusze? Ej, no nie wierzę, myślałem, że załatwiłem wszystkie słomiane kapelusze, że to jest już ich koniec, a tu
mała niespodzianka. Znowu zwiększenie mocy Inari. Naprawdę? Myślicie, że zginę? Serio? Myślicie, że zabijecie ducha? Czemu oni wszyscy są pewni siebie, co nie? Wszyscy myślą, że to akurat im się uda. No. Ten, jaki ma ładny kapelusz. Taki z mchem. Dobra. Spokojnie. Piękny strzał, ale... A, to wszyscy. Czterech was tutaj było. Dobra, to niezbyt wielu. O, nie pauza. Dowiedzmy się lepiej... Gdzie jest... A, tutaj. Tylko czy to jest na wzniesieniu, czy raczej... Też gdzieś niżej. Ej, tam coś się świeci. Ewidentnie coś tam się świeci. To takie wysokie. Może tam jest jakiś stojak bambusowy. O nie. Kolejny martwy. Niestety. Ludzie próbowali uciec z tej wyspy, ale nie zawsze im to wychodzi. Dobra, załatwmy jednego z tych dzików, żeby wiecie, nie atakowały nas, bo one czasami... Jak zobaczą, to mam wrażenie, że chcą atakować. No dobra. A, nie, to jest filar honoru. Jej, zastanawiam się, co to może być. A to ewidentnie filar honoru. No dobrze. Dobrze, też nie zaprzeczę, że to też było możliwe, jak najbardziej. Tutaj nic nie ma, jak zwykle ta charakterystyczna muzyczka. No i do podniesienia, co tym razem? Skórka z juzu, tylko dla najwytrwalszych ostrzy. No, też fajnie wygląda. Dobrze, założymy więc. Świetnie. Udało się tak więc znaleźć kolejną lokalizację. No, tutaj w tych obszarach... Czy coś jeszcze nam zostało? Czy to już naprawdę wszystko? Ej, to już chyba naprawdę wszystko. Nic tutaj jakby na tej części wyspy nie mamy nieodkrytego. Każdy jeden znak zapytania, każde miejsce obczajone, więc już wkrótce wracamy tutaj, zajmiemy się kolejnymi misjami. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Jednakże to tyle na dziś, moi drodzy. Jeżeli się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybujcie, by być na bieżąco. No i do zobaczenia do kolejnego. Cześć i czołem na razie. Hej!